Do wykonania tej choineczki będziemy potrzebować kartonika, z którego wytniemy właśnie taki wzór. Sznurka jubilerskiego, ja mam tutaj w kolorze złota. Możemy użyć tak naprawdę sznurka jutowego, jak będzie Wam się podobać, lub jakiegokolwiek innego. Sznurek jutowy oraz dowolny sznurek, ja mam tutaj sznurek pleciony 5 mm. Zaczynamy od obklejenia. Na początek nakładamy klej, żeby przykleić do niego sznurek. Nie jest to klej na gorąco, ale możecie użyć sobie nawet kleju Magik, myślę, że to będzie trzymać. Kiedy już nam wyschło, klejemy wszystko dookoła. Odklejamy sobie sznurek jutowy. Ja to zrobię mniej więcej tutaj. Musimy tutaj podklejać i czekać, aż nam wyschnie. Gdy już wszystko sobie przykleiliśmy, obcinamy i doklejamy koniec tak, żeby nam nic nie odpadło. Teraz przyklejamy sobie nasz sznurek jubilerski. Doklejamy go gdzieś tak, żeby nie było widać. I owijamy jak łańcuchem na choince. Teraz doczepimy sobie jeszcze naszą zawieszkę, żeby było na czym powiesić, bo ma być to ozdoba na choinkę. Tutaj od przodu sobie doklejam. Doklejam od przodu i naklejam na to jeszcze śnieżynkę. Wszystko się ładnie trzyma i nic nie widać. I teraz doczepiam tutaj swoje perełki.
Tak prezentuje się gotowa choinka. Można ją śmiało wieszać na prawdziwej choince. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, polubień oraz komentarzy. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!